Polacy chcą odejść od węgla. Nowy sondaż: rezygnacja z węgla. Polacy zabrali głos. Ponad połowa badanych, 53,61%, deklaruje, że poparłaby zmianę sposobu produkcji energii elektrycznej w Polsce nieopartej na węglu, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych. Społeczeństwo jest bardziej nowoczesne i patrzące w przyszłość niż sami politycy, komentuje wyniki badania Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Coraz więcej Polaków odczuwa potrzebę wprowadzania innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań w sektorze energetycznym. Z roku na rok wzrasta wiedza Polaków w dziedzinie pozyskiwania źródeł energii, czytamy na stronie stanpolityki.pl, która opublikowała wyniki badania. Na pytanie, czy Polska powinna zrezygnować z produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych, 29,23%. Ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie tak. Co czwarty badany wybrał opcję raczej tak. 33,17%. Wszystkich respondentów odpowiedziała, że Polska powinna pozostać przy konwencjonalnym sposobie pozyskiwania energii elektrycznej. Zdania w tej sprawie nie ma 13,22% ankietowanych. Ponad połowa Polaków deklaruje, że to czas na rezygnację z produkcji elektryczności z węgla. To milowy krok w świadomości społeczeństwa i nie lada wyzwanie dla polityków. Zmiana całego systemu energetycznego oznacza ogromne inwestycje i innowacje, ale dodatkową motywacją dla polityków powinien być upadający mito o polskim złocie, który paraliżował polityków wszystkich rządów przed odejmowaniem zdecydowanych decyzji. Cały nasz raport na temat energii przyszłości pokazuje, że społeczeństwo jest bardziej nowoczesne i patrzące w przyszłość niż sami politycy. Prym wiodą tu kobiety, które wręcz domagają się czystych, ekologicznych źródeł energii, mówi Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Sondaż telefoniczny CATI został przygotowany w dniach 25-26 lutego przez Instytut Badań Spraw Publicznych na próbie 1001 dorosłych Polaków na zlecenie serwisu stanpolityki.pl.